那么这个三万六呀，在西北的，甚至说呢，差不几多。今年大地里木头呢，差不多休息。说我这边来呀，今年看上可你。Ponownie chciałbym życzyć今年大确实wszystkiego是co不属najlepsze i przywitać Was. 于。大，Będę准备一dzisiaj百嘞，大金马kontynuować龙呢，请希望wyjaśnienia o大不 czterech darmach Gampapy. Przez ostatnie今年kilka dni你吧，来认真工吧。你我体验mówiłem过了o呀，tym,那个w jaki体验过了sposób确实，darma staje się可能darmą, 一百天就不对了，是czyli确实dzięki没medytacji nad可niepewnością能你czasu过不śmierci i过来啊，就不przemijalnością相信，oraz dzięki medytacji nad学员忘了当没必呢。karmą i jej skutkami. 那既然给可以你Tak过不下pokrótce来，przedstawiłem ten基temat.本真给也没去差点好呗。Chciałbym你teraz那trochę样więcej更对了呀，powiedzieć o wadach确实是samsary. 老啊，些别个。记不清楚，给伢们来做了些呗，更Medytacja对nad了呀。warami samsary to咋jest的现在medytacja去参dla加tych,伢们呢？którzy mają弄te点伢们，pośrednie咋不zdolności认do呢？praktykowania ścieżki. 咋的Kiedy了呀？mówimy, że darma staje się再不darmą,济，to罗大王再不济。głównie mówimy przede wszystkim o tej darmie, o naukach dla tych,先którzy不mają认呢？najniższe就学zdolności,习czyli就可pragną以的，tylko记不uniknąć清odrodzenia w楚niższych的，明światach白清楚egzystencji. A的，dlaczego罗tu大能先前的，wyjaśniamy我teraz te还能nauki记差dla多的。pośredniego明白typu? 呢？就对这个看啥个没把忘这么清的，先不明白呢？Otóż te cztery darmy,学习他不one前面多ukazują少？taki stopniowy rozwój记不motywacji od你tej什么？伢们记najniższej不顺你，伢poprzez tą们pośrednią当等级pragnienia不像你，wyzwolenia z samsary,确aż实po是tą罗大王。najwyższą, 说czyli说说说别的，pragnienie说说些stanu别的，这Buddy些dla假也wszystkich明白。istot. Ale人家女nawet生w呢，kontekście但女生pierwszej点z了tych点呢，czterech darm学jest习taki给啊，sposób得到变成低能，przedstawienia tego, że变成nawet低ta能，pierwsza darma jest那这点nauczana可能，dla你知道pożytku吧？就uczniów我这种wszystkich马赛trzech这个，typów, o trzech我rodzajach们不是送motywacji钱i大个嘛，我zdolności.今天啊，就确实是A罗大więc呀，w tekście, o就którym今天tutaj确实是mówimy罗大，dzisiaj,伢nie们tylko这点jest确to实是罗大，谢谢。przedstawione那么你说。także w innych tekstach送给Gampopy别jest to人，你不想przedstawione的不是także,送过来że给darma,两家子aby说，stała się那可darmą,能może być to当时objaśniane你jako给ta另外的不记得了，我światowa现在darma, która说也说prowadzi得上tylko不do清lepszych楚。światowych rezultatów, albo但ta听了呀，就ścieżka今天的确prowadząca实do罗大wyzwolenia下z的，samsary. 话的可能是那边呢，今天别给Dlatego, tak杨jak他的mówiłem道啊，poprzednio, 连że są接了dwa一切，sposoby wyjaśnienia tego, aby darma stała się darmą. 身体一切都Najpierw不ta管没说。światowa darma, czy四六七年prowadząca的do都给娃samsarycznych住rezultatów,没？oznacza给娃住的，肯定记posiadanie得呀，可以的。właściwego, światowego, ale 另一边就是poprawnego啥呢？zrozumienia 趁着了下班，działań先i把你skutków, 意识czyli dzięki temu放在nie上一będziemy辈，先就popełniać先不写这个negatywnych话了czynów z呀，就把那pragnieniem些osiągnięcia szczęścia w tym życiu,缺吧，ale poświęcimy伢们się就缺，prawym伢们czynom去po你to,身żeby体mieć啥lepsze呢？odrodzenie w przyszłym对życiu. 的，没余地，To jest麻烦呀。dokładnie to, o czym nauczał na przykład给娃ten去把偏wspaniały见了，Sakya能命定。w czterech tych odcięciach一切都感przywiązania,谢你，że一切都dopóki感jesteś谢你，就przywiązany是do呀，tego życia, 过不to了那，nawet nie jesteś空间呀，praktykujący. 给都不愿I w言ten记啊，sposób等你缺乏些，mamy伢przynajmniej们就taki缺你cel, 啥子你说，który dotyczy但przyszłych一żywotów,定都tego,可co能就wykracza他poza把to天没życie. 了，伢们就靠俺的团队给落地Ale了不一ktoś,样，kto ma丫头也记着不起来，właśnie另一takie边没szersze啥呢，spojrzenie, że patrzy na skutki w确实是przyszłych罗啊żywotach,啥的，nazywamy go四六七年praktykujący就缺些darmę. 嘛啥的你。A那ponad就不to,行，jeżeli ktoś chce w ogóle另一就uwolnić上się od多少些缺samsary,点to jest呢？tak jak缺dobre伢们看出来dołożyć钱do来呀，dobrego.没Wtedy,余地，这地上的kiedy钱już nie不行呢，praktykujemy tylko z那的确给伢intencją们伢们看来也是，lepszych przyszłych odrodzeń, tylko z intencją wyzwolenia z samsary.那Ale的呢，jeżeli可能你jakkolwiek过把wiele时就byśmy啥呢？wykonywali praktyk darmy, tego co那wygląda可na能就praktykę过不darmy,了啥了不行ale呢？robimy to tylko z nadzieją好了osiągnięcia呀，w tym没注życiu意，dobrych rezultatów, to那nie的不一jesteśmy样。好了，praktykującymi.让俺明白。A więc kiedy那mamy的给他把靠背用呢，rozmyślać nad让俺wadami明白。samsary, to好，jak w tym kontekście靠to俺的团należy队给明白，zrozumieć? 借助啊啥？Zrozummy, że天jak嘞，długo他jesteśmy出w去去，samsarze, tak另一边。długo nie mamy faktycznie另一边władzy咋nad的咋sobą打？samym, nie potrafimy kontrolować siebie. Ale那jeśli靠俺来osiągniemy呢？让俺明wyzwolenie白，z就是说samsary,的可to能是啥wówczas子呢？uzyskujemy就właśnie那tę段有梦呗，zdolność想望呗，samostanowienia,那对嘞，wychodzimy吐气不记得，没那poza个te啥的，就是。uwarunkowania.
Powód, dla którego w samsarze jesteśmy pozbawieni kontroli, bo jesteśmy kontrolowani przez karmę i przez klesie. To jest faktycznie błąd, czy też wada samsary, że jesteśmy kontrolowani przez karmę i klesie. Ale jest trudno dla nas zobaczyć bezpośrednio wady karmy i kles. Łatwiej jest zobaczyć i zrozumieć rezultaty karmy i kleś, czyli cierpienie. I dlatego przede wszystkim medytujemy nad cierpieniami w samsarze, po to, żeby zrozumieć wady samsary. Więc w tym tekście czterech darm, na którym się opieramy, ja już czytałem wczoraj wcześniej ten fragment, ale przeczytam go jeszcze raz dzisiaj. Otóż ten tekst czterech darm w skrócie mówi: spośród sześciu rodzajów egzystencji najmniej cierpień przynosi odrodzenie się jako Bóg lub człowiek, ale nawet w ludzkim świecie jest cierpienie narodzin, chorób, starości i śmierci oraz pragnienia tego, czego się nie ma i konieczności chronienia tego, co się posiadło, a także cierpienie spotykania swoich wrogów i cierpienie rozłąki z bliskimi. W świecie Bogu, gdy nadchodzi czas śmierci, doświadcza się cierpienia spadku do niższych światów, co jest 16 razy gorsze niż męki w piekle. A więc myśl, gdziekolwiek się odrodzę w sześciu sferach, doświadczy jedynie cierpienie. Dopóki nie pojawi się autentyczne wyrzeczenie samsary, dopóty umysł nie zwróci się ku darmie. Chciałbym wyrazić kilka swoich własnych opinii na temat tych błędów samsary. W samsarze nie ma nawet krzty prawdziwego szczęścia. Wielu ludzi tego nie rozumie. Wielu ludzi myśli: dla mnie wszystko jest teraz w porządku, nie mam żadnego cierpienia, wiedzie mi się dobrze. A dodatkowo, gdyby mógł się odrodzić jeszcze wśród bogów, to by było dopiero wspaniałe. Dlaczego ludzie myślą, że nie doświadczają cierpienia? Jest to tak naprawdę jest to trochę szalone powiedzenie czegoś takiego, myślenie w ten sposób. Ale zwykle, kiedy mówimy o cierpieniu, jak zwykle rozumiemy cierpienie, kiedy czujemy się fizycznie dobrze, to nie, zwykle kiedy nie czujemy się dobrze, na przykład mamy ból brzucha czy ból głowy, to wtedy myślimy: o, to jest cierpienie. Czyli takie bolesne doświadczenia ciała lub umysłu nazywamy cierpienie. Ale przecież pośród trzech rodzajów cierpienia tylko to jedno nazywamy cierpieniem cierpienia. Jeżeli ograniczamy zrozumienie cierpienia tylko do tego, to znaczy, że mamy zbyt wąskie, ograniczone rozumienie cierpienia. Kiedy mówimy, że samsara jest cierpieniem, to chodzi tu o coś wiele subtelniejszego, coś bardziej głębokiego i takie rozleglejsze znaczenie jest w tym. Jeżeli potrafimy popatrzeć na coś subtelniejszego niż tylko cierpienie bólu, to jest to cierpienie zmiany. Jest wiele oznak cierpienia zmiany. Ale kiedy pomyślimy o doświadczeniach z tego życia, to właściwie w codziennym naszym życiu może pojawić się wiele różnych rodzajów cierpienia, braku satysfakcji. Na przykład możemy zachorować każdej chwili. W każdej chwili możemy stracić pracę. Moglibyśmy utracić swoje oszczędności czy inwestycje. Możemy doświadczyć utraty na przykład rodziców czy rodzeństwa. Nasi przyjaciele mogą nas nagle opuścić w dowolnej chwili. Nawet jeżeli martwimy się tylko, że coś takiego może się zdarzyć, to samo to zmartwienie już jest takim subtelniejszym rodzajem cierpienia. A jeśli pomyślimy jeszcze o klęskach żywiołowych, wojnach i tak dalej, czy tak jak na przykład
W zeszłym roku pojawił się koronawirus i tak dalej. I to jest coś takiego, gdzie nikt nie wiedział, co robić, jak sobie radzić w tej nowej sytuacji, a przecież coś takiego może się zdarzyć w każdej chwili. W szczególności jest jedna taka, można powiedzieć, ukryta, niejasna sytuacja, która może każdej chwili się zdarzyć. Otóż możemy umrzeć każdej chwili, a kiedy umrzemy, wtedy w jednej chwili jesteśmy oddzieleni od wszystkiego, co mieliśmy w życiu, i mamy takie cierpienie utraty wszystkiego. Z tego właśnie powodu w naszym życiu mamy wiele sytuacji, nad którymi nie mamy kontroli i nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Nasze życie jest pełne takich sytuacji. Ale mimo, że jest to takie oczywiste, jest to bezpośrednio przed oczami naszymi dzieją się takie rzeczy. Jeśli to rozluźnimy się i dokładnie nad tym pomyślimy, to zobaczymy, że zawsze myślimy, właściwie się skupiamy na tym, aha, muszę zaoszczędzić trochę pieniędzy, muszę zadbać o swoje ciało, muszę zadbać o zdrowie, muszę zadbać o to, żeby ludzie mnie lubili. Ale tak naprawdę nie ma powodu, żeby się temu poświęcać. Gdyby życie miało być zawsze takie wspaniałe, jak sobie tego życzymy, to nie byłoby dla nas powodu, żeby doceniać to, że akurat teraz mamy tak dobrze. Albo nie musielibyśmy żałować żadnych złych czynów, które zrobiliśmy. Albo nie powinniśmy się czuć nieszczęśliwi z powodu tego, co chcieliśmy zrobić, a nam się nie udało. Jest cały szereg takich uczuć, dla których nie byłoby w ogóle miejsca, w ogóle nie byłoby powodu, żeby powstawały. Ale to wszystko jest tylko cierpienie zmiany, a istnieje jeszcze to wszechprzenikające cierpienie egzystencji, które jest jeszcze subtelniejsze niż cierpienie zmiany. My nie jesteśmy w stanie odczuć go naszymi zmysłami, nie uświadamiamy go sobie bezpośrednio. To nie jest coś, co zależy od okoliczności, że się tylko czasem pojawia, ale po prostu to oznacza, że egzystencja sama w sobie, ze swej natury, w swojej esencji jest niesatysfakcjonująca. Na przykład, gdyby kogoś zamknąć w więzieniu, nawet gdyby nie miałby cierpienia, na przykład choroby, głodu, żadnych takich, to jednak samo poczucie, że jest w więzieniu, samo w sobie byłoby cierpieniem. Ten rodzaj cierpienia to jest to, co mamy na myśli, mówiąc to, że w samsarze nie ma nawet chwili prawdziwego szczęścia. Więc powinniśmy to rozumieć w ten sposób, że naturą samsary jest cierpienie. Czy w naszym życiu mamy faktycznie kontrolę? Nie mamy faktycznej kontroli nad tym, co się dzieje. Na przykład, czy żyjemy w taki sposób, jak naprawdę byśmy pragnęli, mamy chęć zrobienia wielu rzeczy, a później okazuje się, że nie możemy zrobić tego czy tamtego. Nie jesteśmy w stanie. Czy naprawdę jesteśmy w stanie zrobić wszystko, co byśmy pragnęli? Oczywiście, że nie. Zawsze obawiamy się, że możemy coś utracić, albo zawsze obawiamy się, że utracimy kogoś albo coś. Zawsze mamy takie troski i obawy, a i staramy się jednocześnie uczynić innych szczęśliwymi. Albo myślimy, że potrzebujemy więcej pieniędzy na taki czy na taki cel, żeby móc to lub coś innego zrealizować. Albo myślimy, że jak będziemy jeszcze więcej pracować nad wykształceniem, czy więcej pracować, to dzięki temu
Dzięki temu przyniesiemy szczęście naszej rodzinie. Podobnie w życiu jest wiele takich sytuacji, kiedy pragniemy robić różne rzeczy. Nawet jeśli nie lubicie ludzi w swoim otoczeniu, albo macie pracę, której nie lubicie i próbujecie pozostać cały czas siedzieć i chcielibyście zmienić tą sytuację, ale nie jesteście w stanie, musicie mieszkać w mieście, w miejscu, gdzie są ludzie, których nie lubicie, wykonywać pracę, która niekoniecznie was satysfakcjonuje, ale nie możecie tego zmienić, bo nie macie pełnej kontroli nad sytuacją. I naprawdę nie jesteśmy w stanie takimi zwykłymi sposobami wyjść poza to cierpienie. Z powodu takich właśnie sytuacji, z tego właśnie powodu, możemy porównać nas do kogoś, kto jest zamknięty w więzieniu. W więzieniu nie ma wielkiej możliwości pójścia tu czy tam, nie ma wielkiej jakiejś swobody. Jest dużo ograniczeń i to całe życie w samsarze i teraz tu na ziemi też jest pełne takich ograniczeń. Jedyna różnica jest taka, że mamy może trochę większe to cierpienie, większe to więzienie, więcej możliwości poruszania się, ale i tak jest cały szereg zasad. Tego nie wolno robić, to jest zakazane, to można. No i jest cały system takich ocen. Jeśli to i to robisz, to jesteś dobrym obywatelem. Jeśli to i tamto byś zrobił, to jesteś złym obywatelem. I to nie zawsze te ograniczenia są zgodne z naszymi pragnieniami. Czasem chcielibyśmy w wielu sytuacjach robić coś innego, ale nie możemy, jest niedozwolone. I po to, żeby z dnia na dzień mieć trochę więcej wolności, musimy wiele uczyć się, wiele może potrzebujemy jakichś pomocy, na przykład myślimy, ach, nasze życie będzie lepsze, kiedy się ożenimy, czy wyjdziemy za mąż i najpierw myślimy, ach, to mnie naprawdę uszczęśliwi, jak będę z tą osobą, a po jakimś czasie zaczynamy się czuć jak w więzieniu, ograniczony, chciałbym zrobić to czy tamto, ale nie mogę, bo muszę brać pod uwagę potrzeby współmałżonka. Wszyscy pragniemy takiej wolności, ale nie mamy zdolności zrealizowania wszystkiego, czego byśmy pragnęli, osiągnięcia wszystko, co sprawia nam radość, czy uniknięcia tego, czego byśmy nie chcieli. Wydaje nam się, że jesteśmy wolnymi ludźmi, tak naprawdę nie mamy wolności czy kontroli nad sytuacją. Jesteśmy kontrolowani przez różne okoliczności i to właśnie mówimy, że jesteśmy w samsarze. A jesteśmy w cierpieniach samsary, ale to nie jest kwestia takiego wyboru, to ja chcę być teraz wolny od samsary. Nie, samo pragnienie tego nie wystarczy. Kto nas właściwie trzyma w samsarze? Kto nas kontroluje? Kto utrzymuje nas w samsarze? To jest nasza karma, to znaczy karma, czyli wszystkie działania, jakie wykonamy, będą przynosić rezultaty i właśnie z powodu karmi i emocjonalnych splamień, kleś, nie mamy wolności. Musimy pójść tam, gdzie one nas popchną, tam, gdzie nas popchną nasze emocjonalne splamienia i karma. One są tym, co nas więzi.
To zupełnie tak jak wyprowadzamy psy na smyczy, na spacer. One też nie mają wolności, są kontrolowane przez nas na smyczy. Tak samo my jesteśmy kontrolowani przez karmę i emocjonalne splamienia. Niektórzy ludzie widzą bardzo wyraźnie, że w kolejnych sytuacjach swojego życia po prostu nie mają kontroli i tak po prostu akceptują to, co się wydarza. A niektórzy ludzie, widząc, że nie mają kontroli, zaczynają na przykład pić alkohol, brać różnego rodzaju narkotyki, bo mają poczucie, że dzięki temu mogą się jakoś zrelaksować. Ale to nie jest wcale uzyskiwanie wolności, ponieważ nawet jeśli się upijesz i czujesz się w tym czasie trochę bardziej rozluźniony, to przecież jak wytrzeźwiejesz, to później wszystkie problemy wracają. To nie jest żaden rodzaj wolności. Po to, żeby naprawdę uwolnić siebie od cierpień, od ograniczeń samsary, trzeba się uwolnić z samsary. A co znaczy uwolnić się z samsary? Czy samsara jest jakimś miejscem? Nie, samsara nie jest określonym miejscem. Nawet gdybyś umiał się unieść w powietrze, nauczyłbyś się latać tutaj, to i tak nie będzie to żadna wolność. Ponieważ nie jest problemem miejsce, w którym jesteśmy, to jest problem jest w naszym umyśle. Gdyby samsara była miejscem, to wszyscy ci, którzy osiągnęli urzeczywistnienie, wszyscy ci szlachetni, którzy urzeczywistnili prawdziwą naturę rzeczywistości, nie byłoby ich wśród nas. Byliby w innym miejscu, ale pokrótce mówiąc, samsara jest w naszym umyśle. I ten, kto to kontroluje, to jest nasza karma i nasze klesie. A więc musimy popatrzeć z różnych punktów widzenia, mieć głębsze zrozumienie, co oznacza cierpienie i co jest przyczynami cierpienia. Cierpienie nie oznacza tylko bólu brzucha na przykład. To nie oznacza też, że w tym roku nie udało mu się kupić iPhone'a 12 i że to jest cierpienie. Jakby ktoś do tego sprowadzał tylko cierpienie, to błędnie to zrozumiał. Ale tak jak powiedziałem poprzednio, trudno jest nam zrozumieć, co faktycznie rozumiemy, że samsara jest cierpieniem. I powodem jest to, ponieważ nigdy nie doświadczyliśmy wolności od więzów samsary i od karmy i od emocjonalnych splamień. Więc nie rozumiemy, na czym polega taka wolność. Nawet nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Zwykle, kiedy myślimy o cierpieniu, myślimy, że któreś cierpienie jest wielkie, to porównujemy do jakiegoś innego cierpienia. Myślimy, aha, to był mniejszy ból. Ale kiedy porównujemy bycie zadowolonym z niezadowolonym, to rozumiemy. Ale to także nie można powiedzieć, że jest coś złego w porównywaniu różnych rzeczy ze sobą, ale my w ogóle nie rozumiemy wolności, tej szczęśliwości bycia wolnym od cierpienia, od jego przyczyn. Nie mamy porównania tej szczęśliwości wyzwolenia, więc nie mamy żadnego wyobrażenia, jak na czym to polega. Zupełnie podobnie. Nawet nie jesteśmy w stanie myśleć o tym, wyobrazić sobie
Tak jak porównujemy zadowolenie z To nie jest niezadowoleniem, niedziałem, czy czyli takie jakaś zadowolenie z bólem, to nie jałem, potrafimy wyobrazić sobie, czym jest wolność od cierpienia, czym jest patrzę szczęśliwość, wyzwolenie. Także zwykle, kiedy nasze działania przynoszą zbyt wiele trudu, jest zbyt wiele trudu, to robimy zbyt trudne. To jest, to robimy sobie przerwę. Ale w tym wypadku powinniśmy zacząć zastanawiać się, czy jestem w stanie uwolnić się od cierpień, od niedoskonałości, od wad samsary, czy też nie jestem. Czy to oznacza pójście do jakiegoś innego miejsca, czy nie? Czy jeśli pójdziemy do jakiegoś tam miejsca, tutaj na ziemi się udamy, to tam będę szczęśliwy, czy nie? Wtedy nasza zdolność osiągnięcia szczęścia zależałaby od zdolności pójścia do jakiegoś miejsca lub nie. Gdyby wyzwolenie zależało od tej zdolności pójścia dokądś albo nie, to wówczas wszyscy ci, którzy osiągnęli wyzwolenie z cierpienia, na przykład ci wielcy praktykujący w Tybecie, nie byłoby ich wśród nas. Wszyscy byliby pewnie w czystej krainie dełaciem. Ale wyzwolenie jest w umyśle. Niezależnie od tego, jakie zewnętrzne rzeczy się pojawiają, my nie jesteśmy w stanie uwolnić się od naszego, nie umiemy uwolnić się od naszego wewnętrznego cierpienia. Dlatego musimy ćwiczyć swój umysł i poprawiać swój umysł i dopiero wtedy będziemy w stanie pokonać wszystkie trudności, ale to są te wewnętrzne trudności, wewnętrzne cierpienia. A to zdolność zależy od tego, czy będziemy w stanie poprawić, wyćwiczyć swój umysł, czy nie. Od tego zależy faktyczna wolność. To tak pokrótce to, co chciałem powiedzieć, kilka swoich takich opinii na temat wad samsary. Więc pokrótce po to, aby dharma stała się dharmą, tak jak to wyjaśniałem wczoraj. Najpierw wyjaśniałem, jak dharma nie jest dharmą i w jaki sposób dharma staje się dharmą. Następnie dzisiaj przychodzi określenie właściwie sposobu miary, jak dalece dharma stała się dharmą. Więc był pewien krewny Gampopy, kuzyn Gampopy, Gompa Tsultim Ningpo, Calpa Shangcalpa, który był też założycielem Calpa Kagyu. On, to znaczy Shangcalpa był bezpośrednim uczniem Gompa Tsultim Ningpo. Gdyby miał w pełni dalej rozwijać jeszcze nauki o tym, jak dharma ma się stać dharmą, to nauki o czterech dharmach ograniczyłyby się tylko do tej jednej, więc dlatego powiem o tym tylko bardzo pokrótce. Według Shangcalpa powiedział, podsumowując, jeśli dharma staje się dharmą, to gdy praktykujesz, następuje poprawa z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok i będziesz stawać się coraz bardziej rozluźniony. Emocjonalne splamienia będą się pomniejszać. W głębi siebie samego będziesz mieć coraz więcej wewnętrznych zwycięstw. Będziesz miał coraz lepszy charakter. Przywiązanie do tego życia będzie się pomniejszać. Twoja duma i arogancja będą się zmniejszać. Ty będziesz to widział, jak również twój guru i twoi przyjaciele w dharmie będą to widzieć. Dostrzegą to także twoje idamy i opiekunowie dharmy, a twój umysł będzie coraz czystszy i coraz bardziej szczęśliwy. Z jakiegokolwiek punktu widzenia nie popatrzysz na siebie, nie będziesz mieć nic do żałowania. Wędrujemy w samsarze z powodu nieposkromienia swojego strumienia umysłu. To też, gdyby jakaś praktyka miała nie być antidotum na emocjonalne splamienia
i nie prowadziła do poskromienia samego siebie, to jaki byłby z niej pożytek? Czemu miałoby służyć słuchanie, przemyśliwanie, medytowanie i inne? Z całego serca musisz zastosować te nauki do siebie samego. Tak nauczał Shangtsalpa. Myślę, że to jest bardzo ważna nauka. Czyli kiedy mówimy o nauczaniu i praktykowaniu dharmy, to znaczy, że z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc musi być w nas jakaś poprawa. Z roku na rok musimy stawać się coraz lepszym człowiekiem. Nasz umysł ma mieć coraz lepsze właściwości, nasza duma, emocjonalne splamienia muszą być coraz mniejsze, nasze współczucie i czyste postrzeganie musi być coraz czystsze. Jeżeli zauważymy, że faktycznie tak się dzieje i to nie to, że inni tylko tak oceniają, bo to mogą widzieć tylko pozory, ważne, żebyśmy my sami byli świadomi tego, wiemy, i w szczególności nasz guru będzie tego świadomy, będzie widział, że tak się naprawdę dzieje. A co więcej, naszej damy, nasi opiekunowie dharmy będą to widzieć. Inaczej, jeśli praktykujesz latami, miesiącami, a nie ma żadnej postawy, to jaki w tym pożytek? Jeśli w ogóle się nie poprawiasz, to znaczy, że jest jakiś problem. To znaczy, że nie wiesz, jak praktykować dharma. Z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy stawać się coraz gorsi, praktykowalibyśmy dharmę i stawalibyśmy się coraz bardziej dumni, to nawet nie ma nad czym dyskutować, czy dharma staje się dharmą. Jeśli emocjonalne splamienia są coraz silniejsze, to koniec, zapomnij, nie jesteś żadnym praktykującym dharmę, nawet jeśli stwarzasz takie pozory. Więc następnie będę mówił trochę o tym drugim punkcie, o tym, jak dharma staje się ścieżką. Kiedy mówimy, dharma staje się ścieżką, co to oznacza? Tak bardzo pokrótce podsumowując, to znaczy, że jest to że faktycznie porzucamy negatywne działania i praktykujemy to, co szlachetne. I że nie robimy tylko, żeby osiągnąć w tym życiu jakieś, dla osiągnięcia w tym życiu jakichś rezultatów, ale jesteśmy gotowi do praktykowania któregokolwiek z trzech pojazdów. Na przykład Drikung Chopka Sungun powiedział, nawet jeśli dharma stanie się dharmą, to dharma musi stać się ścieżką. Jeśli odwrócisz umysł od tego życia, ale wciąż pragniesz samsarycznych rezultatów, takich jak odrodzenie w sferze bogów lub ludzi w przyszłych żywotach, to dharma nie stała się ścieżką. Musisz więc zrozumieć, że samsara jest z natury cierpieniem. Tak właśnie nauczał ten wielki Drikung Chopa Jigten Sungun. Jest to ogólnie akceptowane przez wszystkich, że dharma ma się stać ścieżką. To znaczy, że powinniśmy zastosować praktykę albo tych o pośrednich zdolnościach, czyli pragnących wyzwolenia dla siebie z samsary, albo być kimś, kto pragnie przebudzenia właśnie na ścieżce Śrawaków czy pratyka Buddy. Na przykład Gampopa nauczał, że po to, żeby dharma stała się ścieżką, to ma dwa punkty. Musi, po pierwsze, podstawa ścieżki, a po drugie ścieżka sama w sobie. I to, co jest rozumiane jako podstawa ścieżki, to oznacza, że zrozumienie błędów mniejszego pojazdu i wszystkich tych poziomów ścieżki mniejszego pojazdu i czy pragnienia wyzwolenia tylko dla siebie i rozwinięcie tego, co jest miłującą dobrocią, współczucia i bodhicitty.
I w tym przypadku ta miłująca dobroć, współczucie i bodhicitta to jest podstawa ścieżki, a ścieżka sama w sobie jest wtedy, kiedy widzi się wszystkie relatywnie przejawiające się zjawiska jako sen i jak iluzję. I czyli to rozwinięcie miłującej dobroci i współczucia, które staje się nieoddzielne od prawdy rozumiejącej pustkę. Kiedy te dwa, to współczucie i zrozumienie pustki stają się nierozdzielne, wtedy jest to dopiero autentyczna ścieżka, wtedy dharma staje się ścieżką. Ten rodzaj ścieżki w komentarzu do czterech dharm Lojak opisał następująco. Po to, by wyjaśnić, jak dharma staje się ścieżką, powiedziano, oby ścieżka i tak dalej. Jest to przedstawione jako dwa aspekty znaczenia, doczesne i ostateczne. A więc to, co w tym tekście jest rozumiane jako doczesną ścieżkę, czy tymczasową, to oznacza, że jest to ścieżka śrawaków i praktyka buddhów. A tą ostateczną ścieżką jest ścieżka Mahayany. A więc te dwa rodzaje ścieżki dla tych o pośrednich zdolnościach i na najwyższych zdolnościach. Dalej, w tym samym tekście powiedziano, że jeśli dharma staje się ścieżką, to musi się posiadać miłującą dobroć, współczucie, to znaczy dbać o dobro innych bardziej niż o swoje własne. A co ponadto powinno się rozumieć, że wszystkie przejawiające się zjawiska są jak iluzja, która pojawia się przez współzależność. Wtedy dopiero dharma staje się ścieżką. A więc na tym etapie, czy w tym punkcie, żeby naprawdę wyjaśnić, jak dharma staje się ścieżką, musielibyśmy przynajmniej ze 3 dni temu poświęcić, więc dzisiaj poprzestaniemy na tych krótkich wyjaśnieniach, a jutro będę nauczał tego, jak dharma staje się ścieżką, jak ścieżka uwalnia się od ułudy i jak ułuda ukazuje się jako mądrość. Są 3 wielkie tematy do wyjaśnienia w jeden dzień. Będzie to trudne. Zastanawiałem się nad tym, i co zrobimy. Ale myślę, że nie ma sensu przedłużać tych spotkań o jeszcze jeden dzień. Bo to trochę tak, jak się robi campa. Najpierw dajesz trochę campy, wlejesz za dużo herbaty, to się robi za rzadkie, to trzeba dorzucić campy, robi się za gęste, znowu dolać trochę herbaty i tak dalej. I w końcu masz tak wiele, campy, że nie jesteś w stanie zjeść tego i to byłoby trochę przesada, więc nie będziemy przedłużać, ale mimo że nie przedłużymy o jeden dzień, ale może przedłużymy